A więc stało się, proszę Państwa. Mistrzostwa Europy rozpoczęły się na dobre. Mimo protestów Jurka Brzęczka przed meczem z Bośnią i Hercegowiną, że 2-1 to banda łysego, mecz został rozegrany. Strzelanie rozpoczął Robert Lewandowski. Niestety, trafił do własnej bramki. Po ostrej reprymendzie w szatni od Jurka Brzęczka, polscy piłkarze po przerwie wzięli się do roboty. Po akcji na prawym skrzydle Arek Milik podczas dośrodkowania źle trafił w piłkę, a ta zamiast do Roberta Lewandowskiego wylądowała w bramce rywali. Zmotywowane orły Jurka Brzęczka chciały jak najszybciej strzelić drugą bramkę i tak też się stało, kiedy Grosicki włączył swoje turbo i z klapkami na oczach wbiegł do bramki rywali. Jak później się okazało, goniła go pszczoła, dlatego biegł tak szybko. Zwycięstwo przypieczętował Robert Lewandowski, który marzy o zostaniu królem strzelców tych mistrzostw. Czy mu się to uda? Nie wiadomo. Wiadomo, że teraz przed nami mecz z Hiszpanią. Polacy, liczymy na was! O, Peszkin. W tej wieczystej to wiedzieli, co robią, jak ściągają za darmo takiego szpeca od atmosfery. Nawet Brzęczek rozpoznał linet tego, taki był porobiony. No, czystej to mi się napił jeszcze. O Jezu, co tak śmierdzi? A, to zapach zwycięstwa. Dobrze, tak trzymać. Wiadomo, że wygraliśmy tylko dzięki mojemu geniuszowi taktycznemu. Robert, musisz się powstrzymać od tych samobójów. Pamiętaj, nasza bramka jest bezszczęsnego. No ale słońce raziło. Donna mama, ta słońce raziło. Tobie po prostu ta piłka zeszła jak amatorowi z KS weszło. No i weszło. Co z tego, że nie do tej bramki co trzeba, jak wygraliśmy? Padre mio, teraz to mądry jesteś, bo Arkowi siadło dośrodkowanie życia. Ciekawe, co byś mówił, jakby to nie wpadło. Te, Polski nie sta. Jak mi się zaraz noga omsknie i w ciebie trafię, to zaraz ci coś przeskoczy w tej twojej głowie. I może zaczniesz wreszcie Dobra, grać. Tam cicho już. Sławek, miałeś dbać o atmosferę. No, przecież dbam. Komu kielona? Dobra, skupiamy się teraz jak Marciniak na warze. Taktyka na Hiszpanię jest następująca. Ulelo, no. Co z tą taktyką? No, nie oszukujmy się. To jest Hiszpania. Uczcijmy minutą ciszy naszą porażkę z nimi i chodźmy zagrać. Do 90 minuty nic nie wskazywało na to, że ktoś strzeli bramkę. Dominował niski pressing i klepanie w poprzek boiska. Może dlatego, że było gorąco, a może dlatego, że w Hiszpanii pół składu to Barcelona, a oni inaczej nie umieją grać. Ale tak naprawdę wszyscy byli na kacu. W 91 minucie Robert Lewandowski został sfaulowany przed polem karnym Hiszpanii i musiał zajść z boiska. O, ty la puta madre, od mojego lewego to won, bo ci pokażę, gdzie piłkarze z ekstraklasy zimują. Do rzutu wolnego ze swoją niezawodną, a czasami zawodną, lewą nogą podszedł Arek Milik. Zdecyduj, jak potoczy się ten mecz. Już teraz w komentarzu napisz, którą opcję wybierasz. Opcja A. Arek Milik trafia w poprzeczkę. Opcja B. Jurek Brzęczek dostaje czerwoną kartkę. Opcja C. Milik strzela bramkarza, a ten wpada z piłką do bramki. Napisz już teraz w komentarzu i zdecyduj o losach Polski na Euro! Strzelamy, lamy, he he, Euro, Euro, je, e, 12 jest gospodarzy, a puchar jeden jest. Strzelamy, lamy, he he.